Co musisz zrobić, jak po badaniach profilaktycznych dostałeś orzeczenie o niezdolności do pracy, a uważasz, że jest dokładnie odwrotnie i do pracy jesteś jak najbardziej zdolny? Zapytanie mojego widza. Dzień dobry, panie doktorze. Dobrze, że trafiłem na pana stronę i przeczytałem o jednoocznym pracowniku biurowym. Mam podobną sytuację. Od 9 lat jestem czynnym przedstawicielem handlowym, jeżdżącym codziennie samochodem. Osobowym, kategoria B. Od dziecka mam zeza. Miałam operacyjnie częściową korektę. Okulary lub soczewki korygują mi widoczność wady. Noszę szkła plus 3, plus 3 dioptrie. Obustronnie, niezmiennie od dziecka. Nie, do, nie dowidzę na to oko lewe, zezujące. Prawe jest idealne, widzi na 100%. Nigdy nie miałem wypadku, tylko drobna stłuczka z winy innego kierowcy. Oczywiście nie mam widzenia obłocznego, niestety nie wiem na jaką skalę i choć nie mam problemu z wyczuciem odległości, widzę obłość i wypukłość kształtów. Natomiast dotychczasowe badania ukulisty przychodziłem bez problemu, aż do dnia dzisiejszego robiłem wstępne badania na doradcę klienta biznesowego ze służbowym samochodem kategorii B. Psychotesty OK, inni lekarze również, a pani okulistka po jednym badaniu, jakieś takie zielono-czerwone okulary Miałam powiedzieć, gdzie jest kółko, powiedziałem, że widzę tylko krzyżyk Napisała w orzeczeniu lekarskim brak steropcji i zakaz przewożenia osób drugich Powiedziała, że nie mogę wozić osób, tak jak w busach i taksówkach ale prywatnie, amatorsko mogę wozić w rodzinie w aucie służbowym ale nie wolno wozić mi nikogo do pracy może tak się zdarzyć, że będę musiała jeździć z innym handlowcem, co dotychczas miało miejsce w mojej obecnej pracy, jak szkoliłam pracowników. Czy decyzja tej pani doktor była właściwa? No mam duże wątpliwości czy takie orzeczenie jest zgłaszane do Wydziału Komunikacji, co będzie, jak będę, będę mieć wypadek, na przykład, jadąc z synem po godzinach pracy samochodem służbowym, co na to ubezpieczyciel? Chciałabym się odwołać. Od tej decyzji. Niestety jestem z Krakowa i nie mam się z Panem inaczej skontaktować jak mailem. Z filmu, który oglądałem wynika, że nie powinnam mieć takiego orzeczenia. Czy dobrze to zrozumiałam? Jakimi przepisami mogę się podeprzeć i gdzie mogę je znaleźć? Czy mogę w placówce, w której robiłam badania, poprosić o szczegółowe badania stereopcji? Jutro skontaktuję się ze swoją okulistką, która specjalizuje się w Zezie i czy jej opinia może pomóc. Nie rozstrzygam kto ma rację, czy ta okulistka, czy, czy lekarza medycyny pracy, natomiast sprawa dla mnie jest tutaj bardzo prosta. W ciągu 7 dni bierzesz jakiś długopis, oczywiście w ciągu 7 dni od otrzymania orzeczenia i musisz wnieść odwołanie wraz z jego uzasadnieniem za pośrednictwem lekarza, który je wydał. Uzasadnienie nawet nie musi być jakieś tam Treściwe za bardzo, po prostu parę zdań, że się nie zgadzasz z tym orzeczeniem. Można opisać, że tam 9 lat się jeździło, a tu nagle, jak grom z jasnego nieba, jest to zupełnie inaczej, prawda? I z reguły podmiotem odwoławszym jest tutaj WOMP, czyli Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, właściwe ze względu na miejsce świadczenia pracy. I jeszcze raz powtarzam, trzeba coś napisać, pójść do tego lekarza, który. Orzeczenie wydał, ten lekarz jest zobowiązany nadania, do nadania trybu temu badaniu odwoławczemu, prawda? Czyli on przesyła wszystko, Twoje odwołanie do instancji nadrzędnej. Tak jak powiedziałem, są to WOMPy lub czasami, jak się badasz w womp są to jakieś instytuty. Także na tym kończę. Jeżeli kiedykolwiek nie zgadzałeś się ze swoim. Orzeczeniem lekarskim otrzymanym od lekarza medycyny pracy, wniosłeś odwołanie poprzez tego lekarza i odwołanie ma dwie szanse, prawda? Albo uznali Twoje racje, albo nie uznali. Napisz o tym w komentarzu do tego wideo. Szczególnie chodzi mi o sytuację, kiedy dotyczyło to osoby prowadzącej autosłużbowe, ale osoby jednoocznej, osoby z jakimś zezem. No wydawałoby się, że sytuacja już jest powszechnie znana, ponieważ yy, stereopsja dla samochodów służbowych, dla osób, dla kierowców samochodów służbowych, będących pracownikami nie jest już wymagana od kilku lat. No ale czasami okuliści wiedzą Lepiej, ale z drugiej strony nie przesądzam, jaki jest stopień tej stereopcji, jakie nasilenie wady wzroku. No, być może okulista miał rację. Do rozstrzygnięcia jest to w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy.